Zaprezentowano logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zawiera ono hasło Kościół na wzór Chrystusa i symbole, które wskazują, że Kościół to ludzie. Po 2 miesiącach dopytywań o logo ze strony księży i także mediów wreszcie możemy się tym logo pochwalić, dlatego że ten znak został zaakceptowany przez księdza biskupa, który ten znak po konsultacji z naszą komisją przygotowawczą wybrał. Autorem tego logo, tego logotypu znaku jest obecny wśród nas ksiądz Piotr Cebula. Tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni za tą koncepcję. Natomiast w realizacji graficznej, technicznej wsparła go pani Joanna Popek-Sola, która jest grafikiem. I to jest też okazja, żeby wyrazić wdzięczność nie tylko księdzu Piotrowi, pani Joannie za przygotowanie tego logo, ale także wszystkim innym autorom innych propozycji, które pojawiły się i wpłynęły do sekretariatu, a było ich aż 11. Z pewnością bardzo oczekiwałbym większego zaangażowania świeckich w życie parafii. To będzie chyba podstawa działania, funkcjonowania naszego synodu. Wzmocnienie duchowości kapłanów i także ich relacja otwartości do ludu Bożego. Duszpasterstwo to ogólne, które można tak powiedzieć ogarnia wszystkich diecezjan, także pragnąłbym, aby było wzmocnione pracą z poszczególnymi grupami parafialnymi. Bardzo ważnym ośrodkiem naszego działania będzie troska o rodziny, duszpasterstwo małżeństw, ale także w małżeństwach duszpasterstwo rodzin, młodzieży, dzieci. Pod adresem synodtarnów.pl uruchomiona została także strona internetowa V Synodu.